Dobry wieczór, panie i panowie, pan Maciej Wojciech Kaleta. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Prom na otwartych wodach, dziś w roli głównej Śleszyńska. Proszę państwa, to jest cudowna fotografia Hanki. Pan Maciej Kłoś jest autorem tego fotogramu, a w najbliższy poniedziałek właśnie tu w Promie odbędzie się wernisaż jego wspaniałych prac. Już część z tych prac jest przygotowana. My zgromadzeni dzisiaj tutaj będziemy mogli obejrzeć, a wszystkich państwa zapraszam na wernisaż i później na kolejne spotkania związane z tymi portretami. Właściwie wszystkie są fascynujące, a dziś właśnie Hanna Śleszyńska w roli głównej. Ogromnie jest miło mi, że mogę państwa znowu tutaj widzieć. Paweł Sztompka, jestem wzruszony, że jestem z państwem. Ale nie jesteśmy sami, to jest prom na otwartych wodach, a więc jesteśmy w Promie Kultury. Jest około 150 osób, bo tyle w czasie pandemii możemy tutaj państwa przyjąć, ale jesteśmy również za sprawą internetu na całym świecie. Czy mógłbym państwa poprosić, żebyśmy przywitali naszych gości z internetu właśnie na całym świecie? Panie i panowie, Hanna Śleszyńska, Polska! Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie i tutaj obecnych i tych na całym świecie. Proszę państwa, kiedy ostatni raz tutaj byłam, tak państwa brakowało. Była tylko ustawiona kamera i był pan akustyk i tak było pusto i smutno. I teraz się cieszę, że państwo wypełniają to miejsce. Witam serdecznie i... Płyniemy. Wszystko się chwieje, proszę pań, i myśl to niebezbożna, że świat ten to jest stary drań, któremu ufać nie można. Na przykład ktoś dolara miał, a jutro ma 2 centy, więc oczywiście wpada w szał i wbija nóż do pięty, bo głupiec nie wie, że wszystko się chwieje i tylko ja patrzę i się śmieję, bo głupiec nie wie, że wszystko się chwieje i tylko ja patrzę i się śmieję. Przypuśćmy, że już wszystko mam, mieszkanko idealne i fotel, a wśród złotych ram jagiełło pod Grunwaldem. Więc sobie patrzę w książkę PKO i słucham, jak milion śpiewa, a nagle burza wiatru i deszcz i grom i wszystko woda zalewa i fotel płynie obok mistrza Jana. I to jest właśnie życie, proszę pana. I fotel płynie obok mistrza Jana. I to jest właśnie życie, proszę pana. Jesień już, szafarka aspiryny. To jesień już, panie majorze. Bolesny brycz i rozpacz złej godziny. O Boże. I klon, i dąb, i słoń, i koń się chwieje. Się śmieje i klon, i dom.
Hanna Śleszyńska. Będzie tak trochę... Wojtek Kaleta. Drugi głos, fortepian, tercet, czyli kwartet, kawałek historii i muzyki rozrywkowej i estrady. Oj tak, to już nawet my z Wojtkiem się boimy liczyć, ile lat. No nie, ale można to policzyć. Od zeszłego wieku, tak. Spotkaliśmy się w Teatrze Nowym u Adama Hanuszkiewicza. Wszyscy. To znaczy, myśmy przyszli wtedy z Piotrkiem Gąsowskim i od razu wystartowaliśmy w spektaklu Wesele. A Piotrek Gąsowski był już wtedy twoim mężem, czy...? Jeszcze kandydatem. Kandydatem. Przepraszam, że głupie pytanie. Kandydatem. No, ale ja grałam razem na zmianę z Joasią Kurowską Rachelę. Bardzo różne byłyśmy, ale grałyśmy tę samą rolę. Grałyśmy Rachelę, Piotrek grał Nosa i Robert Rozmus, który przyszedł z Łodzi do Adama Hanuszkiewicza, Teatr Nowy na Puławskiej, grał gospodarza. I myśmy się tam spotkali w teatrze. To było widocznie takie przeznaczenie, bo to potem na lata ten związek był. Potem doszedł Wojtek, który przesłuchiwał aktorów, jakie mają skalę głosu, jak śpiewają przy spektaklu Za Polska, tak? I Wojtek wydawał się strasznie jakiś niesympatyczny. Co ty mówisz? Tak. On jest najbardziej sympatycznym pianistą w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Powiedziałaś Joasi Kurowskiej, coś ty za wała przyprowadziła. Wojtek chciał sobie dodać chyba jakiegoś takiego powagi. Miał szalik, zarzucał ten szalik i taki chodził w tym szaliku i tak, proszę. Jaka tonacja? Mówi, Jezu, co to w ogóle za jakiś... Ale tak się nieraz staje, że... Bo to pierwsze wrażenie może było takie jakieś dziwne, a później żeśmy się tak zaprzyjaźnili na całe lata. Później był 91 rok, ja zdobyłam nagrodę na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Co wtedy śpiewałaś? To się wydaje już naprawdę, ja tak zerknęłam, bo właśnie wczoraj się zaczął przegląd piosenki. 30 tak, lat. 40 który? No drugi pamiętam, chyba, ale... 42 festiwal, a ja chyba na jakimś 13 zdobyłam nagrodę. Pierwszą nagrodę w dodatku zdobyłam. Nie chcę liczyć, ile to lat. Nie chcę, ale to było wspaniałe przeżycie, ponieważ myśmy się bardzo wtedy zakumplowały z Beatą Fudalej i Beatą Rybotycką, które przyjechały też na ten przegląd piosenki aktorskiej i wszystkie zdobyłyśmy, zgarnęłyśmy wszystkie nagrody, pierwsze trzy. No trzeba, żebyśmy z Beatą tam, równolegle, a Beata Rybotycka. Drugą, nieważne, w każdym razie tak jakoś nam się fajnie gadało i fajnie tak, i później rok po mnie pozazdrościli mi Robert Rozmus, Piotrek Gąsowski, pozazdrościli mi tej nagrody, pojechali w duecie i Wojtek Kaleta, który imi akompaniował, bo o Wojtku był taka, chodziła fama, taka wieść głosiła, że komu akompaniuje Wojtek, ten to wygrywa. Ten wygrywa. I tak właśnie grał wielu aktorom, między innymi właśnie Arturowi Barcisiowi, nam. No i myśmy też właśnie te nagrody zgarnęli, a później już jako laureaci przeglądu. Także mam wielki sentyment do Wrocławia, do przeglądu piosenki aktorskiej, ponieważ przeszłam te wszystkie etapy. Konkurs, potem tam te wszystkie koncert laureatów, koncerty galowe. Wspominamy te koncerty, bo brakuje już paru naszych kolegów. Andrzej Strzelecki wiele z tych gal reżyserował i to były szczególnie w 93 roku, to był dla nas taki ważny rok, bo myśmy mieli właśnie premierę naszego programu wspólnego Tercet, czyli Kwartet. Od tego tytułu programu potem żeśmy się tak nazwali i nas tak zapowiadano i tak już zostało, bo to miało być nielogiczne, no bo pamiętam, jak żeśmy wymyślali ten tytuł, no to dobrze, słuchajcie, no jakiś tytuł musi być Tercet, czyli i ktoś rzucił Kwartet. No i rzeczywiście, tercet trzech facetów, jedna dziewczyna, trzech aktorów, jeden muzyk. Wszystko, rachunki nam się zgadzały, a że jest nielogicznie, no to już tak zostało. Tercet, czyli kwartet. W 93 roku mieliśmy właśnie premierę. I w tym też roku był taki spektakl Warsztat w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego. I to było naprawdę tak zabawne przedstawienie. Potem było grane w Teatrze Rampa.
Nawet o 22:00 i były pełne sale. Hanna Śleszyńska jest dzisiaj z nami. Hanna przygotowała mi karteczkę, na której... Świstek, nie świstek, ale są cudowne tytuły, wspaniałe teksty, a więc zapowiada i piękna muzyka, no i interpretacja, zapowiada się cudowny wieczór, ale tak jak powiedziałaś to zdanie Hanuszkiewicz, teatr na Puławskiej i jeżdżę codziennie tą Puławską i tego teatru nie ma, Hanuszkiewicza oczywiście również nie ma i świat w ogóle się zmienił. Świat się zmienił. Okazuje na się, że jest jeszcze Wrocław, który działa, natomiast... To znaczy ja poprzysięgłam wtedy, jak teatr zamienił się w sklep, że komuś się chciało likwidować to wszystko, co tam było, obrotowa scena, widownia, no w ogóle cała scena, teatr, który by się bardzo teraz przydał. No sklep można zrobić wszędzie, ale to, ale taki marny w dodatku sklep jest. Powiedziałam, że nigdy tam nic nie kupię, bo by mi serce pękło. I tam, gdzie graliśmy Wesele, Cyda, Gombrowicza, Za Polską, tam mam kupować kiełbasę? Nie. I powiedział, nawet jak mi zabrak... To prawda. O, właśnie. Ale jest prom kultury, jesteśmy na Saskiej Kępie i słuchamy Hanny i Wojtka. No i tu masz samą petardę. Zaczynasz o tym, że mężczyzna na lotni jest bardzo samotny, tak? Tak, to jest piosenka taka bardzo liryczna. Ja może nie jestem specjalistką od lirycznych piosenek, ale zawsze mnie ciągnęły takie męskie teksty, jakieś takie konkretne, może takie nawet, ale to jest wyjątkowy tekst, ponieważ napisał go nasz wspaniały przyjaciel Adam Nowak, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy. Napisał nam kilka tekstów, między innymi właśnie Mężczyzna na lotni. Wojtek sięgnął po swoje możliwości kompozycyjne i tak powstała piosenka Mężczyzna na lotni. Prosimy. Thank you.
tacy młodzi i rumiani, te chłopaki z dziewczynami pędzą. Te dziewczyny z chłopakami do zajazdu pod lipami, lemoniadę z bąbelkami i o tacy są rozgrzani, opaleni, roześmiani, tacy dżentelmeni sami, te chłopaki z dziewczynami w tym zajeździe pod lipami. Pędzą nad jezioro z szuwarami, toną w słońcu z błękitami, dekoltami omotani, te chłopaki z dziewczynami dotykają się ustami, mają kłopot z bieliznami, już biegają rozebrani do jeziora z szuwarami. Pędzą, gdy wracają wieczorami, błyszczącymi motorami, te chłopaki z dziewczynami i dziewczyny z chłopakami jeszcze stają przed domami, brzęczą rury spalinami pod księżycem i gwiazdami. Ech, dziewczyny z chłopakami pędzą. To też był tekst Adama Nowaka. Chłopaki i dziewczyny. A teraz... Jeśli dałaś chłopcu numer telefonu, a on dzwoni i nieśmiały jest dość, nie zbijaj go z tropu, nie wpadaj w złość i pozwól mu głupoty pleść, bo inaczej powie ci cześć. Jak on przed chwilą bąknął mi to cześć. Ja to niby wiem, lecz nie było jeszcze dnia, by choć raz wyszła mi, gdy rozmawiam z chłopcem, sztuka ta. Bo każdej szansy zmarnować, złym tropem wędrować, nikt nie potrafi jak ja. I naraz popełnić tylu w najgorszym stylu gaf, nikt nie potrafi jak ja. Gdy nie wiesz jak i kiedy palnąć, nie, a propos coś, gdy chcesz zrobić coś na opak, to się śmiało do mnie zgłoś. Gdy przyjrzeć chcesz się manierom złym, do mnie ruszaj tak jak w tym, nikt nie dorówna mi w tym. Zapukać tam, gdzie nie trzeba, na złą nutę śpiewać, nikt nie potrafi jak ja. Przypalić bursztyk z cebulą i najcelniej trafić kulą w błot. Przez Wojciecha Młynarskiego z musicalu, piosenka z musicalu Huśtawka. Ten tekst myślę, że pasuje do mnie, bo naprawdę jestem mistrzynią w spadaniu ze schodów, przecinaniu sobie nożem ręki, czy oparzeniu się czymś gorącą blachą. Takie różne rzeczy. Jestem mistrzynią w takich sprawach. To nikt mi nie dorówna. My jesteśmy cały czas, to znaczy naszym mistrzem słowa i piosenki zawsze był i będzie Wojciech Młynarski. Czuliśmy się wybrańcami losu, że mogliśmy być dostrzeżeni przez, jako młodzi aktorzy, dostrzeżeni przez Wojciecha Młynarskiego i zaproszeni do wspólnej trasy po Kanadzie. Ona trwała chyba wtedy 3 tygodnie, Wojtuś? Albo miesiąc nawet. To tak, było wszystko. Cała Kanada. To i to tak nie jak teraz się gra, że Toronto, Montreal czy Toronto, a to był i Vancouver, i Edmonton, i Calgary, i Ottawa. I naprawdę to było niezapomniane. Niezapomniana podróż i pod względem zwiedzania świata, ale też pod względem obcowania z naszym idolem.
podglądania go też. Myśmy występowali w pierwszej części, w takiej jubileuszowej trasie Wojciecha Młynarskiego z naszym tercetem, czyli kwartetem, nasza czwórka, a potem już było świętowanie jubileuszu Wojtka. I ta współpraca nasza wspólna, ta współpraca zaowocowała spektaklami, między innymi piosenkami Andrzeja Jareckiego, ale też Kryminale Tango, był ten spektakl grany w Teatrze Rampa i z tego spektaklu pochodzi właśnie ta piosenka. Na skok w zamszowych rękawiczkach pędzą bandyta i wspólniczka. Bandyta trwożnie zerka w bok, przedsięwziął ryzykowny skok. Lecz znać tą po bandyty minie, że gdy mu noga się powinie, wspólniczka w mig pomoże mu, sprawdzona w sytuacjach stu. Ileż to razy wyruszali tak z wspólniczką swą, bandyta ów na szlak. Swój łup bandyta u niej krył, gdy za nim szła z ryzyka kpił, gdy za nim szła nie tracił sił, spokojny był. I nic nie wiedział, kawał kpa, że tą wspólniczką jestem ja, porucznik Ola. Z pozorną lojalnością swą wyprowadzałam w pole go, porucznik Ola. I aby ujrzał świat za krat, naprowadzałam służby specjalne na ślad. To moja rola. W półbucie swym nadajnik mam i nim wskazuję drogę wam. Anna Śleszyńska, porucznik Ola. Anna przypomniała o Wojtku Młynarskim. Pomyślcie sobie państwo, że za dwa tygodnie minie już piąta rocznica, kiedy nie ma Wojtka z nami. My przygotowujemy się do tego w Promie Kultury. Chcemy państwa już teraz zaprosić na takie spotkanie, które będzie właśnie wokół 15 marca, kiedy poprosiliśmy syna Wojtka Janka, aby opowiedział trochę o rodzinie, o domu, trochę pośpiewał i był z nami. Dla was ten Wojtek był niesamowicie ważny, dla całego dla nas pokolenia. Bardzo, tak. I w ogóle zresztą mnie zawsze tak jakoś, jak słyszę piosenkę, tak się zawsze zatrzymuję, jeśli w radiu leci piosenka, którą śpiewa Wojciech Młynarski, i tak zawsze jakoś mnie to za... Takie wzruszenie, bo pamiętam, że podglądaliśmy tak właśnie za kulis, jak śpiewa Wojciech Młynarski i Derfel mu tam akompaniuje, i to było takie, tak mogliśmy być jakoś blisko niego. I potem tyle i piosenki Andrzeja Jareckiego robiliśmy w Ateneum i właśnie to Kryminale Tango, uwielbialiśmy to przedstawienie. Marian Kociniak grał takiego gangstera z dawnego typu, który właściwie duch Franka Anioła, gangstera dawnych czasów, który schodzi na ziemię i wizytuje różne ośrodki, gdzie właśnie gangsterskie ośrodki, jak to w dzisiejszych czasach jest. I kończyło się właśnie na Targówku. I chłopaki śpiewali zamiast Blues Brothers Nasz dom Chicago, to Nasz dom Targówek. A porucznik Ola, ty byłeś związany z jakimi wywiadami? A właśnie, bo porucznik Ola, jak usłyszał Artur Andrus, to mówi: słuchaj, ty musisz tam zmienić ten tekst. No, zaśpiewaj magnetofon mam w staniku, nagram nim prezesa NIK-u. Na przykład, to były takie czasy. A teraz myślę, że jeszcze większe jest pole do popisu. Poproszę Artura, niedługo się będę z nim widziała, żeby coś mi tutaj unowocześnił też. Ale widzę, że nie jesteśmy tylko w systemie audio pracujemy, ale również w systemie wideo, dlatego że teraz widzę, że jest piosenka optyk. Albo dobrze czytam, albo to jest optyk. Dobrze widzisz. I wideo, i audio. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, bo myśmy tutaj dodali piosenkę Pędzą, ona właściwie ma tytuł Chłopaki i dziewczyny, o tych motorach. Zawsze ją wykonywaliśmy we czwórkę, tam cztery głosy. Ale ja zawsze podziwiam Wojtka, bo to, że my tam stajemy i śpiewamy nawet na głosy szybko tekst, ale Wojtek jeszcze musi grać i śpiewać. I teraz też tak będzie. Ale Wojtek oprócz tego, że śpiewa, tańczy, stepuje, jest profesorem improwizacji w Akademii Muzycznej w Warszawie i
Jest świetnym profesorem od wielu, wielu lat, więc gorzej, może zaskoczyć. Gorzej, jak wychodzi w peruce blond jako część zespołu ABBY. Nie wiem, jak studentki. Nie mów, studentki mnie słuchają. Studentki, panie profesorze. Pozdrawiamy wszystkie studentki świata od profesora. To teraz przy tej piosence właśnie Optyk, to z kolei jest tekst Andrzeja Waligórskiego. To jest tekst świetny, żeby potraktować go jako ćwiczenie dykcyjne. I tak my go właśnie traktujemy, a Wojtek jeszcze dodatkowo. Pewnie teraz się na pewno pomyli, nie? Nie, żartuję, wygłupiam. Wojtek się nie myli. Pewnie ja się pomylę. Hanna Śleżyńska jest... Tekst jest po prostu straszny. Nie. Dla ciebie. O. Ciać, cieć, cioć, bre, 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 bro, bru, wra, bre, wi, wro, wro, zaraz, bre, bre, bro, bro, bra, bre, bre, bro, bro. Jeden optyk mieszkał z synem, a ten syn był synoptykiem i ten syn miał konkubinę ożenioną z pewnym prykiem. Pryk okazem był sceptyka, jak po cichu mawiał optyk, a pryk mawiał do optyka, że sceptykiem jest synoptyk. Raz objawszy się papryką, poszedł miasto syn z patykiem i zerwawszy z synoptyką, zajął się wyłącznie prykiem. Wtedy dwaj posterunkowi przyskrzynili syna kratą i donieśli optykowi, syn synoptyk tkwi za kratą, kratą, kratą. Biedny optyk chcąc być synkiem, nie rozmyślał ani szczypty, tylko ją się skradać rynkiem, by z muzeum ukraść tryptyk. Lecz ze tryptyk kładł do kosza i czas radził przy tryptyku. Nagle słyszy głos kustosza: tryptyk kradniesz ty, tryptyk kradniesz ty, tryptyk kradniesz ty, tryptyk kradniesz ty, optyku. Problem bez sięgania do detali, złapał skobel i tym skoblem zamknął wszystkich w dużej sali. Siedzi optyk razem z krykiem, konkubina i synoptyk oraz kustosz wraz z rybnikiem, tym co go chciał ukraść optyk. Wprawdzie kupy się nie trzyma, przedstawiona tutaj fikcja i po innych wcale nie ma. Ale za to jaka dykcja. Skoro jesteśmy właśnie przy tekstach Andrzeja Waligórskiego, to jeszcze jeden taki tekst. To jest taki mały horrorek, ale jest ciemno, państwo, dobry klimat, atmosfera taka troszkę właśnie groźna. Jesteście państwo gotowi na to? Są państwo gotowi, tak? Na horror? Dobrze. W szumiącym, pięknym lesie idzie dziewczę koszyk niesie. Niesie dziewczę kosz z grzybami, przekomarza się z ptaszkami. Siedzi czyżyk na patyku, co tam niesiesz w tym koszyku? Może rybki albo pipki? Nie mój ptaszku, niosę grzybki. Będą dobre niesłychanie, gdy uduszę je w śmietanie. Wyjrzał lisek przez paprocie, jakie grzybki niesiesz w trzmiocie, borowiki czy rydzyki? Nie mój lisku, sromotniki. Będzie dużo śmiechu w chacie, gdy je ugotuje tacie. Wylas wilk, drżą pod nim utka, Maryś tydże, to jest trutka. Może z tego być ambaras, bo ci tatko kojfnie zaraz. Toż powali nawet byka, taka porcja z robotnika. Roześmiała się dziewczyna, jak ten strumyk, jak kalina. Tać wszystkiego jeść nie musi, gdyż połowę dam mamusi. Załkał gorzko jesion dumny, ej, porobią ze mnie trumny. Nie bądź, Maryś, taki psotnik, wyrzuć rzesz won ten sromotnik.
Duma Maryś drapiąc nogę, choćbym chciała to nie mogę. Nie chcę robić wszak awarii pani Konopnickiej Marii. Dzięki niej mam szanse duże znaleźć się w literaturze, a w tej całej polityce przeszkadzają mi rodzice. To tupnęła z Mazowiecka, zafurczała za nią Kiecka, pomarszczyły się pończochy i pobiegła w stronę wiochy. A las cały szeptał słodko, a las cały szeptał słodko, a las cały szeptał słodko. Z Bogiem, Marysiu sierotko. Hanna Śleszyńska, trochę Chopina i Wojciech Kaleta przy fortepianie i głos i środka Marysia razem wzięta. I pomyślałem sobie, że te teksty u ciebie są świetnie ważne i ty je przedstawiasz cudownie, ale twój kunszt estradowy polega również na tym, że ty świetnie śpiewasz, czysto, elegancko. Jesteś właściwie taką urodzoną piosenkarką. Jak cię słucham, to pomyślałem sobie, że są takie artystki amerykańskie, które umieją to robić świetnie. I pomyślałem sobie i o matce, i o córce, o Lizie Minnelli, i o Judy Garland, ponieważ ty w te dwie role w pewnym momencie swojego życia weszłaś to bardzo silnie, to pomyślałem sobie, że jesteś taką kontynuatorką wielkiej tradycji estrady i kina. O, to bardzo mi miło, ale tutaj właśnie jest dużo, tak bym chciała w skrócie o tym opowiedzieć. Znaczy tak, że Liza Minnelli była rzeczywiście dla mnie wielką inspiracją, bo jak zobaczyłam film Kabaret w 72 tam, który... Tak? Czwarty, tak? Czwarty. Możemy właśnie zaraz to sprawdzić. Ale byłam wtedy, już chyba byłam w pierwszej klasie liceum i zobaczyłam, dostała Oscara za tę rolę, więc to było w ogóle zjawisko, ten film. Potem byłam taka dumna, że przydarzyło mi się, jak byłam na Broadwayu, pójść na musical Chicago, gdzie właśnie grał rolę Joel Grey. Legendarny wtedy ten konferansjer, mistrz ceremonii i byłam taka szczęśliwa, że go mogłam na żywo zobaczyć. Ale właśnie Kabaret, Liza Minnelli, temperament w ogóle rozsadzający scenę. Fantastycznie, zachwyciłam się nią i potem jak dostałam propozycję od Jana Szurmieja, żeby zagrać we Wrocławiu w musicalu Kabaret i grałyśmy obie z Agnieszką Matysiak na zmianę tę rolę Sally Bowles, no to po prostu to było wielkie szczęście. Dużo ci nie nagrałam, bo rzeczywiście było trudno potem jeździć do Wrocławia i grać. Wtedy jeszcze była słaba ta droga. Pociągami się jeździło i tak dalej. No, to, ale byłam szczęśliwa, że udało mi się jednak trochę zagrać. I wtedy, jak czytałam taką książkę o Lizie Minnelli, o tym, jakie było jej dzieciństwo, jak ona się próbowała od tych swoich sławnych rodziców potem uniezależnić, odbić i robić swoją karierę, to siłą rzeczy przeczytałam dużo informacji o jej mamie Judy Garland. Wtedy jeszcze nie sądziłam, nie wiedziałam, że będziesz ją grała. Że będę grała ją właśnie w sztuce Judy. I tak się to zamknęło, to koło, że zagrałam tę rolę, którą grała Liza Minnelli. Ta Liza była dla mnie zawsze taką inspiracją do takiego właśnie poweru na scenie. Judy, która wzruszająco, no Judy miała głos magiczny. Tutaj się nawet nie ma co porównywać z nią, bo ona miała, to było po prostu, ona śpiewała od drugiego roku życia. Występowała z siostrami w przerwie właśnie między seansami filmowymi. Jej tata prowadził taki kinoteatr i ona zaczęła już śpiewać od drugiego roku życia. A cztery to na pewno jak miała. Więc Judy to też to fantastyczna postać i się cieszę, że mogę ją grać i bardzo lubię tę rolę grać. A jeszcze dodatkowo, żeby tak było takie dopełnienie, to młodszy syn mój, Kuba, 2 lata pisał w czasie pandemii scenariusz o Franku Sinatrze, spektaklu, po czym przeszedł się po rodzinie, pozbierał pieniądze. Trochę dał tata, mama, dziadek, znajomi. Poszedł do jednej firmy, do drugiej i tak pozbierał, żeby
taki spektakl doszedł do skutku i proszę Państwa, no, mogę w jego imieniu zaprosić Państwa na szóste piętro, na spektakl Sinatra 100+, gdzie naprawdę nie dość, że gra Chopin University Band, wspaniały band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy, to młodzi aktorzy fantastycznie śpiewają przeboje Franka Sinatry, odgrywają jego życie, scenki z jego życia i jest zabawnie, jest muzycznie, jest fajnie, fantastycznie i to dodatkowe jest takie dopełnienie w naszej rodzinie, a jeszcze to jest ojciec chrzestny właśnie mojego syna, więc też go namaścił tym Frankiem Sinatrą trochę i no i tak się właśnie, to się to zamyka koło, że jest, a Judy Garland przyjaźniła się z Frankiem Sinatrą i Frank Sinatra się nachylał nad małą Lizą Minnelli, jak nad jej wózkiem, prawda, to wszystko tak jakoś, więc cieszę się, że mogę tych tematów tak dotknąć, chociaż w sztuce. Hanna Śleszyńska jest z nami, publiczność szaleje, jesteśmy w promie kultury, jest za oknem, pada deszcz, wiatr wieje taki, jaki od 100 lat nie wiał w Polsce i w Warszawie, a my sobie cichutko tu siedzimy i słuchamy różnych piosenek. Dobrze, że Paweł, dobrze, że nami nie rzuca, bo widziałeś ten prom, jak nim rzucało taki prom? Widziałem prom, widziałem dwa drzewa, na które patrzyłem przedwczoraj, które tak leciały jak zapałki, a były ogromnymi 40-letnimi drzewami koło mojego domu, więc rzeczywiście to nie są, proszę Państwa, żarty. Tak. Nie są żarty i dlatego ja, jak zaczynam zawsze swój recital piosenką Wszystko się chwieje, ta pierwsza piosenka to tekst Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, która zawsze pasuje w naszym kraju do wszystkiego. Wszystko się chwieje. Od przedwczoraj pasuje również atmosferycznie. I podobno to nie jest koniec. Ale nasz program oczywiście też jeszcze się nie chwieje, ani nie chyli ku upadkowi. Wręcz przeciwnie, jesteśmy w środku spraw. Tak zahaczyłem o tę Lizę Minnelli, zahaczyłem o Judy Garland, bo ty masz w sobie taką właśnie taką werwę amerykańskiej aktorki. Bo jednak ta kultura słowiańska powoduje coś takiego, że jesteśmy tacy romantyczni. Gdzieś ten Chopin, gdzieś patrzymy w dal, on odchodzi, on nie wraca... Ty czekasz albo i nie, natomiast strada wymaga takiej siły, takiej energii, którą właśnie daje taka kultura anglosaska i ty jesteś trochę w tym wszystkim anglosaska. Bo to gdzieś jest tak fascynujące, nie tylko mnie, wielu aktorów, którzy sięgają po piosenki, po śpiewanie i to jest dylemat aktora śpiewającego. Po pierwsze, trzeba było zawsze pojechać do Wrocławia, żeby się tam sprawdzić. Kupić czarny garnitur, żeby wyglądać jak aktor śpiewający. Za moich czasów to każda dziewczyna wychodziła w czarnej sukience i to było właśnie także piosenka aktorska, to jest, że wchodzi w czarnej sukience, że to musi być takie właśnie dramatyczne i pełne wyrazu. Natomiast to, że mnie pociąga i piosenki musicalowe, i piosenki Wojtka Młynarskiego, i piosenki Kofty i Osieckiej, to jest bardzo trudno na coś się zdecydować jednego, i na przykład wydać płytę, bo zawsze mi się wydawało, że ja mam tak różnorodne od sasa do lasa, bo tu zaśpiewałam to, tu, to, tu, to, tu, to. Jak to wszystko razem pogodzić, jak to związać i jak to... I tak właśnie... Hanno, nie mówmy o płytach. Ty, artystka zresztą... z takim dorobkiem, z takim repertuarem, z taką siłą estrady i z takim nazwiskiem, właściwie jak patrzę i nie masz własnych płyt. Ale za to na YouTubie mam wykonania. Tak, na YouTubie świat się nie kończy. Jest jeszcze całe radio, całe nasze odtwarzacze, które ale najważniejsze, że Boże, śpiewam na promie. A śpiewałam na promie też kiedyś. Nie, to jest taki prom, nie na otwartych wodach, tak. To wyraźnie Wisła niedaleko, ale mimo wszystko tu jesteśmy bezpieczni. Ale wracając, bo tak kręcę się wokół tej kultury amerykańskiej i teraz proponuję, bo kiedyś ktoś powiedział, że gdyby Wasowski mieszkał albo urodził, albo w ogóle pracowałby w Nowym Jorku, byłby bardziej znany niż Gershwin. I teraz pomyślałem sobie, że w programie mam tutaj napisane Szuja i pomyślałem sobie, że właśnie z tej Ameryki przechodzimy do Polski, gdzie to jest w ogóle kwintesencja piosenki i śmiechu i takiej inteligencji polskiej, warszawskiej, no jakbyśmy to nie nazwali. I Irena Kwiatkowska to śpiewała, prawda? Szuja. I ty z Irena.
To już jest też, tak. To jak to śpiewaj, tak? Szuja. Do ciebie zaśpiewać? Kawał matrymonialnego zbuja, spieszcz od dwuja, nieudana galareta z ryb. Tak, to wszystko ja. To się znajdzie jakiś obiekt, żeby to było zaśpiewać. Szuja naomamiał, natruł i napujał. Szuja, a wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja, dziecku kazał mówić proszę wuja. Alleluja, wesołego zrobił mi i znikł. Szuja, niewyklute larwa jeszcze żuje. Szuja, do najtępszych pierwotniaków rym. Szuja, bezlitosny kamień i statuja. Fałsz i ruja nieustannie powodują nim. Gdy życie zerwie z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak dupa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. Wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same twe usta wykrzykną do mnie wbrew. Szuja, biura by pożyczyć od Anuja. Tak, od Anuja, szuja, by opisać co to jest za typ. Szuja, kawał matrymonialnego zbuja, spieszcz od dwuja. Nieudana galareta z ryb. Szuja, najpiękniejszy kęs mi życia ujadł. Szuja, toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja, cóż takiego uczyniła muja, że mi jak tuja poderżnięta przez dzień dzisiaj jest. Mówię wam, poderżnięta jest. Szuja, hektolitry łez. Szuja, 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 kawał zbuja, że jak tu ja poderżnięta przez dzisiaj jest. Mówię wam, poderżnięta jest. Dziękuję bardzo. A teraz pieśń, piosenka. Pastisz. Wszyscy Państwo, wszyscy pamiętamy wielki przebój Ewy Demarczyk, Grand Vals Brion. A wiele lat temu Jonasz Kofta napisał parodię pastisz tego tekstu i w tej wersji tytuł brzmi Grand Vals Frotte. Narodowa galeria, wielka sztuka na serio, owionęła nas chłodem i zapachem swych sal. To spowite we mgielkę jest schronienie przez gielkiem, już ostatnie, co los nam dziś dał. Schody wiodą do góry, do skarbnicy kultury, jeszcze tylko na stopy coś wsuć. W szumie kapci filcowych już biegniemy gotowi, pierwszy obraz nazywa się Chódź. Ona naga, on nagi, ile trzeba odwagi, aż rumieniec wykwita, wciąż wykwita i trwa. Tylko co nas odpycha nieuchronnie i zcicha, bezustannie nas miota i gna. W bezrozumnym zapale, przez parkiety i sale, roztańczone sylwetki w zapomnieniu mkną dwie. Rozwiązanie zagadki to jest parkiet za gładki. Stąd wynika nasz taniec, dans la grand vals frotte. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca, patrzył z portretu Matejko Jan? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca tysiącem płócien i ram? Coraz nowe
zasadzki, coraz nowe posadzki, siemirackie w przepychu swych ciał. Choć on dla mnie jest wszystkim, przelatuje poślizgiem amfilady, parkiety tych sal. Bo tak trudno zatrzymać jest się, kiedy ci tarcia wciąż brakuje oparcie, wciąż ucieka spod stóp, gdy na filcach, na kapciach nie powstrzyma nikt walca, raz na twarz, raz na de, pół na pół. Już zwiedzone muzeum, schodów piętra się ścielą, 200 stopni z marmuru, dostojnego swą bielą. Może jednak przystańmy, trochę tempo nas męczy. Ja cię za marynarkę, ty się złapiesz poręczy. Pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca, wyły karetki z noszami ktoś biegł. Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, grand wals, frotte de parquet? Coraz nowe zasadzki, coraz nowe posadzki, jakiś Wenus gdzieś wisiał czy stał. Obojętni we wszystkim, mijaliśmy poślizgiem amfilady, parkiety tych sal. Bo tak trudno zatrzymać, wciąż brakuje oparcie, wciąż ucieka spod stóp, gdy na filcach, na kapciach nie powstrzyma nikt walca, raz na twarz, raz na de, pół na pół. Niesamowita historia tam się działa tak, w tym muzeum. I to, ja zawsze mówię o tym, żeby tę piosenkę sobie przypomnieć w czasie nocy muzeów. Żeby nie wylądować. Ale już nie ma tych kapci, więc ślizgałeś się na takich frotte? No, jako w szkole, bo już później no właśnie, to już nie było ja na szczęście tego filcowania. Wracamy do tej Ameryki, zdaje mi się, prawda? Bo tu mam napisane Mama Morton, tak? A. To jest, no tak. To właśnie powinnaś powiedzieć troszeczkę zdanie o tym, dlatego że no, dlatego, to jest ważna sprawa. To jak byłam w 97 roku, Wojtek się zawsze nabija z taką, nie mów kiedy się urodziliśmy, nie mów kiedy. Nie, to było wtedy, jak byliśmy z Wojtkiem Mynarskim tak. W tej podróży po Kanadzie. To my żeśmy sobie coś tam zwiedzali, chodziliśmy, a on cały czas siedział w pokoju i tłumaczył cały musical Chicago. Tak. Mhm. No, zawdzięczamy Wojtkowi Mynarskiemu nie tylko jego wspaniałe teksty autorskie, ale mnóstwo tłumaczeń. Ale wiesz co, bo mi przyszło do głowy z tym wiekiem. A poczekaj, no i właśnie w tym 97 roku pojechałam do Stanów tak prywatnie, zupełnie właśnie, żeby tak zwiedzać i tego, pojechaliśmy z Piotrkiem. No i udało się wejść, skupić bilet stojące miejsca ostatnie na musical Chicago. Stałam pod takim nawiewem, a była burza, byłam w mokrej sukience, bo zlało nas najpierw i potem poszliśmy do teatru. Już nie było się jak przebrać, gdzie, no mogłam sobie kupić jakąś sukienkę, ale już jakoś nie zdążyłam. Stałam tak na tym miejscu stojącym, myślę sobie, Boże, na pewno dostanę anginy. Bo po prostu tak wiało, bo to taki amerykański nawiew, zimne powietrze, klimatyzacja taka. Na szczęście nie zachorowałam, ale oni miałam kolejny raz w życiu, że zobaczyłam, to jest mój ukochany musical, Chicago. To jest każda piosenka, że tak jak kabaret, bo to ci sami autorzy. Kabaret fantastyczny i Chicago to jest też taki power, to jest taka, jedna w drugi to jest hit, piosenka. John Kinderfritter. Tak. I ja tylko jeszcze o tym wieku... A potem właśnie jeszcze wtedy nie marzyłam o tym, że ja zagram w tym musicalu sama. I za chwilę zaśpiewasz piosenkę z tego właśnie musicalu, bo tutaj napisałaś, że to dzisiaj w promie kultury zabrzmi, ale muszę o tym wieku powiedzieć, że pamiętam taki program śniadaniowy gdzieś, gdzie był Łazucha w tym programie i taka pani prowadząca pyta się, a w jakim wieku pan przeszedł na emeryturę? A on mówi, w 20. Także to sobie głupio się, jak już się tak śmiesznie zrobiło, to opowiadałaś kiedyś, zanim zaśpiewasz
powiedz, możesz pokazać taką historię, którą mi opowiadałeś. Nie wiem, czy to się da tutaj, żebyście Państwo zdali sobie sprawę z tragedii sytuacji, dlatego że Ty nie tylko jeździłaś po świecie właśnie patrząc na sztukę, występując i będąc w pracy, ale bardzo wiele wyjeżdżałaś po prostu, żeby zwiedzać, żeby patrzeć, żeby odpoczywać. Ale to mniej mniej. Ale więcej do pracy. Tak, ale były takie, na przykład wjazdy, pamiętam, że opowiadałeś, że w Brazylii gdzieś byliście na plaży, że tam strasznie kradną. A możesz opowiedzieć, nie, to pokazać? Bo to jest, Piotrek miał. Ale to jest twoje, oczywiście. Ja znam to z twoich nie, on nas przestrzegał. Jak jechaliśmy, taką miałam rzeczywiście podróż życia do Argentyny, tam w 4 osoby pojechaliśmy zwiedzać Argentynę w grudniu i zakończone to było już taka wisienka na torcie z Sylwester w Rio de Janeiro. Ale ponieważ wcześniej, już przede mną, kiedyś tam był, wizytował Brazylię nasz kochany Piotr Gozowski i on opowiedział. Musisz stać, prawda? Tam strasznie na Copacabana strasznie kradną. No i trzeba wszystkiego pilnować. I on mówi, no już po prostu zostawił tylko takie klapki na tej i poszedł się kąpać. I tylko te klapki były w piachu. Jakieś takie srebrne, jakieś takie, no nie najgorsze chyba te klapki. I szedł jakiś gość i tylko tak się rozglądał, zobaczył te klapki i szedł. Wszedł w te klapki i poszedł dalej. A Piotrek był w wodzie i nie mógł nawet wyskoczyć i ratować tych i zanim nie dogonił go w każdym razie. Także dobrze, nawet, że nie zostawił slipek koło tych klapek. Tak, tak. Także po prostu facet tak przechodził, wszedł w klapki i odszedł w klapkę. To była taka historia z życia małżeńskiego, a teraz historia muzyczna. Mocna. Piotr. Nie Piotr, tylko Wojtuś zapowie ten numer. A teraz przed Państwem klucznica, czyli hrabina kryminału, czyli władczyni oddziału morderczy, czyli super klawiszyca, Mama Morton! Kurczątka z tego Mabra chwalą mnie, nie skarżą się, a nawet wdzięczne są, bo lubię je, gdy one lubią mnie. Tak działa system mój, który tu wzajemnością zwą. Co krótkie motto, pojmiesz je raz, dwa. Gdy ty dasz coś mamie, mama tobie da. Gdy ci czego trzeba, zaraz daj mi znać. Lecz pamiętaj potem dług wdzięczności spłać. Przysługi chcesz, to poproś mnie, lecz miejże potem gest. Za darmo przecież nie ma nic, tak na tym świecie jest. Ręka rękę myje, spróbuj pojąć, że gdy ty lubisz mamę, mama lubi cię. Przypraw siostro sos mój, gdy chcesz jeść ragu. W jednej łódce wiosłuj ze mną ile tchu. Dasz na tacę datek, Bóg o ciebie dba. A gdy dasz coś mamie, dbam o ciebie ja. Dziś cały świat podziwia tych, co wspięli się na szczyt. Pomogę ci się wdrapać tam, gdy ty pomożesz mi. Więc wiosłujmy razem z prądem i pod prąd. Kto mych rad nie słucha, robi spory błąd. Już pora kończyć, więc powtórzę krótko motto swe. Gdy ty
lubisz mamę. Mama lubi cię. Hanna Śleszyńska. Dziękuję bardzo. Wojtek Kaleta, tłumaczenie Wojtka Młynarskiego z Chicago. I teraz właśnie powinniśmy jedno zdanie jeszcze o Wojtku powiedzieć, dlatego że tyle dobrego, co on zrobił dla polskiej piosenki, to jest właściwie niesłychane. My mówimy właśnie jego słowami, jego tekstami. My chcielibyśmy się zachowywać czasami tak, jak on nam to przedstawiał w piosenkach. To jest tak, nie mówić. Nie, mów. Tylko ostatnie zdanie, że tutaj genialne tłumaczenie, ale on miał taką podobną piosenkę, którą kochał najbardziej. Wcale nie jakiś taki super przebój typu tam jesteśmy na wczasach, tylko o Leszczynie, bo on uważał, że to jest trochę piosenka o nim, że właśnie no, jak wiatr jest taki, jak od kilku dni w Polsce, to wszystko wyleci w powietrze, a ta Leszczyna tak się będzie, no, że wyjdzie na swoje jakoś w tej grze. Tak, i to też jest właśnie jedna z moich ulubionych piosenek, którą tak podsłuchiwałam, podglądałam, jak miałam możliwość właśnie w tej trasie. No sobie tak szłam, jak słyszałam, że Wojtek śpiewa Leszczynę, to o, idę. I sobie tak z boku oglądałam. I ta sylwetka słynna, Wojtka w czarnej koszuli, w ten i tak, no zawsze mnie to wzrusza, jak sobie przypominam. Zresztą w ogóle jak słucham piosenek, tego kunsztu słowa, to no na szczęście teraz jak były tłumaczone piosenki Sinatry, żeby było trochę po polsku, trochę po angielsku, taki fajny zachować właśnie w tym spektaklu o Sinatrze, to nasz wspaniały kolega, nasz przyjaciel Marcin Sosnowski, który reżyserował nasz tercet, czyli kwartet i przetłumaczył New York, który też kilka już ładnych lat wykonuje. Bardzo ładnie przetłumaczył te piosenki i jakby to jest ten styl, ten gust i ten taki właśnie Wojtka Młynarskiego niepowtarzalny styl, no wiadomo, że każdy ma swój, ale na pewno nam tego brakuje, tych tekstów. Dużo piosenek jest ulubionych moich, ale właśnie Leszczyna. Moje ulubione drzewo. Pomnę jak zielone porty, mijałka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałam wiosła, ogień rzucał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, Leszczyna, Leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije z prawą. A stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, Leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się, wtedy ona powtarza mi, tak trzymaj, moje drzewo ulubione, Leszczyna, Leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałeś, postarzała się piosenka, którą mi śpiewałeś, lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, Leszczyna, Leszczyna,
jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije z prawo. A stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie o każdej dnia dobie. Chroń leszczynę, która rośnie nad hańczą gdzieś i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się, zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna, nasze drzewo ulubione, leszczyna. I Wojtka drzewo ulubione. Ja nie mam poczucia czasu. Nie wiem, ile my gadamy, czy tym jeszcze jesteśmy, mamy jeszcze możemy. Prosi Maria, że tak jeszcze do 15 minut, tak? Góra. Czy my jeszcze także możemy gadać, czy my już, czy już, za, czy już ale skończyć? Ale mamy napisane, słuchaj, troszeczkę słońca mam. Czy to jest takie troszeczkę słońca? To już jest takie... Nie, to jest inne, ale to już jest taki właśnie troszkę na zakończenie, na podsumowanie, do optymizmu, żeby dodać. Słuchaj, ty jesteś samym optymizmem, ty już nic nie musisz dodawać, ty nam dodałaś tyle energii i właściwie rozmawialiśmy tylko o jednej części ważnej, ale może chyba nie najważniejszej twojej działalności artystycznej. Właściwie to, co pokazujesz nie tylko w teatrze, ale w kinie, w takich wielkich rolach, czy nawet w takich małych, epizodycznych, to jest zawsze zapamiętane, zawsze ważne. Moim ulubionym serialem, którego już teraz nie ma, jest Daleko od noszy i zawsze jak na siebie patrzę i ty jesteś tą siostrą basen, która jakieś bzdury gada takie, że to jest koniec świata przy telefonie. No tak, tak pisał. A takich ról to ty masz z właśnie tych serialowych, ostatnio od Białej Podszewki do... W Bożej Podszewki, tak, w nocy białe. Ostatnio włączyłam, tak po kanałach biegałam i patrzę. I był pierwszy odcinek, w którym się pojawiłam, Rodziny Zastępczej, kuzynka spod Włodawy, bo ja jako Jadzia miałam być tylko do tego odcinka, że przywiozłam salcesony, kiełbaski i tak jakoś często mnie z jedzeniem kojarzono. Że bo w serialu Dom, pamiętasz, też byłeś, sprzedałaś mięso. Lodzia Cielęcina, więc ja albo mięso, albo kiełbasy, albo salcesony. No i popatrzyłam, że o Jezus, jak to było dawno właśnie, że ja to przywiozłam te kiełbasy, te salcesony, ale później już się jakoś zadomowiłam tam w Rodzinie Zastępczej i Jadzia została. Powiedz. Już potem gotowałam, pichciłam, chociaż ja sama nie robię pierogów na przykład, bo mam taką znajomą wspaniałą, która robi lepiej, albo można dobre kupić, ale tam wszyscy potem sobie wyobrażali, że ja właśnie tak lepię pierogi, to tak gotuję, tak tyle robię rzeczy. Lubię gotować, gotowanie mnie odpręża, ale na pewno nie tak jak Jadzia. A zresztą tam w serialu Rodzina Zastępcza był wspaniały rekwizytor, który... jak tam było dużo posiłków, śniadań, ja, że to niby ja przygotowywałam, więc ja na ogół patrzyłam, jak inni jedzą, bo podawałam to. Ale rzeczywiście były fantastyczne wyroby, różne takie dobre kiełbasy swojskie, salcesony i tak dalej. Także to było kupowane, przygotowywane, świetnie wyglądało. Wszyscy mieli tak apetyt, już wszyscy patrzyli na to, że kiedy to się skończy ujęcie, że można było coś skubnąć.
No, rzeczywiście, nie wiem, zabrnęłam jakoś w jedzenie, ale aha, no, że tak jakoś się kojarzę chyba z tymi kiełbasami. I kiedyś była telewizja śniadaniowa i było ze mną spotkanie i był taki czat i tam ludzie dzwonili i jedna pani zadzwoniła, powiedziała: Pani Haniu, ja się nazywam Jadzia i jestem spod Włodawy. Ja mówię: o, jak ja się cieszę, że panią słyszę i żeśmy się tak jakoś miło przywitały. A potem jak pojechałam na Festiwal Kultur właśnie do Włodawy i zobaczyłam, że te wszystkie miejscowości, które występowały w serialu, były wymieniane, że ja mówiłam, że tam w Okunince to tam jakiś ten Maciaszczyk coś tam zrobił i tak. I mówię: Jezus, to wszystkie te miejscowości są naprawdę, nie były wymyślone. A jak jeszcze był mój syn młodszy, mały i ta rodzina zastępcza była tak dużo grana i idzie, byliśmy tam w jakimś handlowym centrum i jego kolega z mamą też był i tak ten kolega tak mnie rozpoznał, że to właśnie jest z rodziny zastępczej, a mój Kuba mówi: tak, tak, to mamo, powiedz coś, ja, tak jak Jadzia, powiedz, no powiedz, żeby kolega tu uwierzył. No i ja stoję w tym centrum handlowym, a daj to spokój, no co ty będziesz gadał, no Kuba, no. Ja musiałam się wykazać, że ja naprawdę gram to Jadzie. Syn ci załatwiał kolejną robotę, widzę w tym. Ale co, ale jak, a w tym moim ulubionym, Daleko od noszy? Daleko od noszy byłam, tak, siostrą basen. Tak, Genowe von Bassen. I te imiona. No ale właśnie, bo Krzysztof Jaroszyński, autor przecież scenariusza, tak to wspaniale powymyślał, tam było dużo ukrytych takich warstw. No, że wiadomo, że siostro Basen się wołał i dlatego siostra Basen, doktor Basen, ale ja, myśmy się tak, to był serial, w którym myśmy się tak śmiali, po pierwsze jak czytaliśmy już te odcinki, to już tak, potem jak się grało, ale ponieważ tam było, wiadomo, na jedną stronę, na drugą stronę malutka taka hala, trzeba było tam w upał, to w ogóle dach blaszany, co chwilę gorąco, trzeba było wietrzyć. Winda, która się trzęsła, ale oczywiście ona się nie trzęsła tak naprawdę, więc myśmy po prostu jadąc nią, wiadomo, że wszyscy się tak trzęśli, bo to było takie normalne tylko pomieszczenie, do którego się wchodziło. Na górze siedział facet, który zamykał drzwi. No i to, ale tak urocze to były czasy, tak miło to wspominamy, tak było wesoło. I tyle śmiesznych odcinków, nawet trudno byłoby mi wszystko zapamiętać, ale nie zapomnę takiego odcinka, który myśmy nagrywali z Piotrkiem Gąsowskim jako małżeństwo basenów. Chcieliśmy strasznie naszemu synkowi Wojtusiowi kupić jakiś prezent. No i akurat zamontowali w szpitalu bankomat, więc my z tą kartą do bankomatu, no ale teraz jaki to był ten PIN? No, więc ja mówię: słuchaj, to była data urodzenia mamusi i talia, moja talia. No i on mówi: to zaraz, to ile? No ja mówię: no to wpisz tyle i tyle, tutaj data mamusi, tak. Nie, odrzuca. Ja mówię: a, bo ja może teraz mam więcej w talii. To wpisz tam, że mam tam, nie wiem, 80, no dobra, wpisał, nie. Nie zgadza się. A, bo to może nie twojej mamusi, tylko mojej mamusi data urodzenia. I tak żeśmy kombinowali, że pożarło nam kartę, ale ta karta za chwilę wypadła pocięta. I my tak nadstawiamy ręce, trzymamy to i mówimy: wiem, co damy Wojtusiowi. Puzzle. I tak... No to... No niesamowite. Ale było a teraz, tam... wiesz co, a teraz ciebie oglądam regularnie i też tak jakaś przedziwna ta rola wymyślona dla ciebie w Ojcu Mateuszu. Nie jeździsz na rowerze, ale jesteś matką jakiegoś takiego oficera, policjanta, tak. I jesteś tak zdegenerowaną matką, że aż hej. No, zawsze są problemy, jak mamusia przyjeżdża i się staram... To mam nadzieję, że ja nie jestem taką matką. Zawsze to powtarzam, nie, ale jestem taką matką, która ma wszystkie takie cechy męczące. Mojego dziubaczka, który jest dorosłym facetem, ale ja cały czas go traktuję jak małe dziecko. No i chcę mu strasznie załatwić narzeczoną, albo jak mi się nie podoba, to go odstraszyć. No,
Od czasu do czasu się tam pojawiam, nie jestem za często. Ale wszędzie, gdzie się pojawiasz, jesteś tak charakterystyczna i tak ważna dla filmu, że nawet gdyby to było 15 sekund, to my ciebie oglądamy. Jesteśmy dumni, że jesteś dzisiaj z nami i ci chcieliśmy ogromnie podziękować. Dotknęliśmy tylko paru spraw i piosenek, i estrady, i tego filmu, ale wcale nie tego najpoważniejszego, bo właściwie unikaliśmy tematów poważnych i poważnych ról, ale to może na inną okazję. I właśnie w takim filmie, to właśnie muszę się pochwalić, w filmie, który będzie na podstawie prozy Tyrmanda, Filip, miałam takie zadanie, właśnie Wojtek mi pomagał w tym i miałam jeszcze takiego panią, która pilnowała, bo śpiewałam w jidysz piosenkę, właśnie też byłam śpiewaczką taką w getcie, chociaż nie było to głównie, nie chodziło o mój występ, tylko przy okazji bohaterowie się tam pojawiali, przechodzili przez to i tego, a w czasie tego właśnie był występ. I to właśnie było fajnie, bardzo długa taka, długie ujęcie. No i byłam taka też zestresowana, jak ja to, jak się tego nauczę, jak to mi wyjdzie i tego. I Wojtek mi pomagał się uczyć tej melodii. No i ciekawa jestem, jak to w ogóle wyjdzie, ale takie zadania lubię. I kiedy będzie ten film na ekranach? Już no wiesz, to nie wiem właśnie, jeszcze nie wiem, bo to i on i po niemiecku, i widzisz, i po niemiecku, i tam w różnych językach jest grany i tego także... Ale tak troszeczkę jak Wiera gra, śpiewasz, tak? No to właśnie, jest na tej zasadzie. Tak. Rozumiem. Dobra. Ale to zostawiamy to, tak? Może to... A teraz widzę, że będzie troszeczkę słońca i to już prawie finał, żeby to nie już wyprzedzać taki spraw, tak? Tak, finał prawie. I proszę Państwa, no ja się po prostu cieszę, chociaż nie widzę Państwa, bo jest czarno. Znaczy wiem, że jesteście, bo was czuję, słyszę i nie widzę twarzy, chociaż czasem to jest łatwiej, bo jak się tak widzi dokładnie, pamiętam kiedyś właśnie zaprosiłam naszego Piotra Gąsowskiego, zaprosiłam go do teatru, który też żałuję, że już go nie ma, Scena Prezentacje, gdzie wiele lat dyrektorem był Romuald Szejt, gdzie graliśmy takie fajne sztuki małoobsadowe, które trwają tak godzina 20, grałam tam w sztuce Bloczek i w Spadkobiercy. I na tych spadkobierców zaprosiłam go, tam grałam z Marcinem Trońskim Rodzeństwo, które przychodzi, francuska sztuka, przyjeżdża, bo się dowiaduje, że tam brat zmarł i kombinują, co tu można jeszcze wynieść, co można złapać, tacy po prostu pazerni na majątek. No i fajna taka to komedia czarna i właśnie scena na poziomie podłogi, a widownia siedzi tak jak Państwo i ja tak tu gram, a tu patrzę, że on tak siedzi w pierwszym rzędzie, Piotr Gąsowski, i macha nogą. Tak trochę macha nogą. Mówi, Jezus, nie podoba mu się, nudzi się. Nudzi się. I tu gram, a tu myślę, macha nogą, no. I czasami naprawdę lepiej nie widzieć twarzy, nie widzieć, co ludzie robią i tego, bo to może tak rozproszyć człowieka, więc o jakich rzeczach człowiek czasem myśli na scenie. Ja pamiętam wieki całe, znaczy no, 10 lat, wieki to nie są, 10 lat grałam monodram Kobieta Pierwotna i zdarzało mi się, że już tak jak gram na scenie, już tak kończy mi się sobie tak, a w drodze powrotnej na stacji benzynowej kupię sobie hot doga. I takie marzenie aktorki na scenie. Po czym się okazało, a tu gram i tego, ale sobie myślę już o tym hot dogu, bo jestem głodna. I okazało się, że jedziemy na tę stację i pusto już wszystkie zjedzone hot dogi. Nawet nie mogłam sobie tego marzenia. Słuchajcie, niebezpiecznie wchodzimy w temat hot dogi na Orlenie, ale to już jest prawie finał dzisiejszego spotkania. Ponieważ tak już finiszujemy, to możemy mówić tak o hot dogach. Proszę Państwa, no to ja po prostu życzę nam wszystkim powodów różnych do optymizmu, do tego, żebyśmy się tak nie... Nie spinali, to ty mówisz perfekcjonistka do nie, bólu. No żebyśmy właśnie, tyle jest powodów do tego, żeby się dołować, więc ja Państwu zaśpiewam piosenkę optymistyczną, wesołą i życzę Państwu dużo słońca, nie tylko troszeczkę, dużo słońca w życiu, dużo powodów do radości i po prostu no, trzymajmy się, nie dajmy się i tak. Hanna Śleszyńska przy fortepianie Wojciech Kaleta, profesor Wojciech Kaleta. Woalka chmur, słońca troszeczkę, traktować życie jak wycieczkę i cieszyć się nocą widzieć dzień.
walki chmur, nitka, promyczka. A gdy ci życie daje psztyczka, to jest dobrego bozi dobry żart. Sukienka, szal i już na bal. A zmartwień martwe suche liście, no oczywiście spal. I napisz nowe listy, to łatwo, byleby z oczu biło światło, a reszta precz, w radości cała rzecz. Ten się w górę drapie, tamten na kanapie, znów założył partię dwie. Ja zakładam, że dogadam sama sobą się. Giełda, stres, pieniądze, rozbuchane żądze robią ludziom z mózgu kit. A kto z nich wie, że tylko śmiech zapewnia dobry byt? Z woalki chmur do oczu światło, naprawdę żyć jest bardzo łatwo i dużo chcieć, szczęście, szczęście mieć. Troszeczkę zdrowia, troszeczkę siły i każdy dzień może być miły. Ja umiem tak, uśmiech to mój znak. Sukienka, szal i już na bal. A zmartwień martwe, suche liście, no oczywiście spal. Powiedz sobie, śmiej się to łatwo, byleby z oczu biło światło, a reszta precz, w radości cała rzecz. Fara! Pa, para, pa, para, para, pa, pa, para, pa, para, para, pa, pa, para, pa, para, para, pa. Przy fortepianie Wojciech Kaleta. Ra, pa, para, para, pa, pa, para, pa, para, para, pa, 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 para, pa, para, para, pa. Sukienka, szal i już na bal. A zmartwień martwe, suche liście, no oczywiście spal. I powiedz sobie, śmiej się to łatwo, byleby z oczu biło światło, a reszta precz, w radości cała rzecz. Państwu dziękuję bardzo. Wojtek Kaleta, Paweł Sztompkę, który Panna tutaj Śleszyńska wspaniale z nami rozmawiał i... Pani dyrektor Maria Juszczyk całuje. Pani dyrektor Maria Juszczyk całuje Hannę Śleszyńską. Hanna wzruszona, z kwiatami, patrzy na nie, jest uśmiechnięta. Publiczność szaleje, domaga się bisów. Właśnie Wojciech Młynarski tak mówił, że aktor, żeby tak wymusić jeszcze więcej tych oklasków, to tak schodzi, ociągając się, ale jednak potem znowu wchodzi i znowu schodzi, więc żeby już nie robić tych sztuczek, to ja nie będę schodzić, bo to tam jest daleko, żeby znowu wrócić. Więc od razu zaproponujemy z Wojtkiem może właśnie piosenkę Wojciecha Młynarskiego. Ballada o tych, co się zapewnie poczuli. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Raz jeden gość w karty grał, brycza, pokera czy wista. I układ wspaniały miał, lecz kart zbyt mocno nie ściskał. Wtem światło trach zgasił ktoś, karcięta z rąk mu wyrwano. Do dzisiaj pechowy gość wspomina szansę przegraną. Bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. I choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, może zamienić się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Kierując w niełatwy czas, na przykład autem lub krajem, zapinaj pas, szanuj gaz, gdy stromej drogi gnasz z krajem. Uważaj na śliski bruk i nie poświstuj w euforii, gdy auto mknie w szosy łuk. Gdy
gdy kraj wchodzi w zakręt historii, bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Więc kiedy grają co świt ambicje twe niespożyte, gdy wchodzisz na górski szczyt, zrób sobie obóz pod szczytem, tam przemyśl kolejny plan. I dłużej nie będę już truła, bym w tej balladce i ja zbyt pewnie się nie poczuła, bo wirują, wirują tysiące szprych. I choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło, co się tak pięknie zaczęło, co się tak pięknie zaczęło. Dziękujemy bardzo. A żeby był jeszcze taki elegancki finał, to właśnie okazuje się, że nasz mistrz Wojciech Młynarski zadał takie pytanie, co w życiu jest najważniejsze? Bo tak oprócz, wiadomo, miłości, zdrowia, to co jest najważniejsze? W życiu najważniejszy jest styl. Możesz znać na pamięć R kwadrat pi, nad encyklopedią spędzać swe dni, ale my dopiero powiemy ci, co naprawdę się liczy. Wyższa szkoła życia kształciła nas, chcemy ci przekazać tej wiedzy blask. Tę złotą myśl powtórzyć już nie pierwszy raz, najwyższy czas, bo twe życie trwa krótko, tak parę chwil. Najważniejsze byś nadał mu styl. Śmiej się i płacz, wołaj w głos cicho chwil. Najważniejsze byś przy tym miał styl. Bez grosza bądź może sobie defilować, tak byleś tylko miał styl. Na jakże krótkiej życia dróżce, na dróżce tej dzień po dniu, w każdej chwili. Najważniejsze to styl, to styl. Teraz Wojtek śpiew, gra, wyżywa się na klawiaturze, a my się przygotujemy do tego, żeby powiedzieć, wypowiedzieć to słowo, które mówi o tym, co jest w życiu najważniejsze. Uwaga! Twe życie trwa krótko, tak parę chwil. Najważniejsze byś nadał mu. Śmiej się i płacz, wołaj w głos cicho chwil. Najważniejsze byś przy tym miał. Bez grosza bądź możesz sobie defilować, tak byleś tylko miał styl. No jarze krótkiej życia dróżce, na dróżce tej dzień po dniu, w każdej chwili. Najważniejsze to styl, to styl. Najważniejsze to styl. Tak jest. Wojciech Kaleta. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy zgromadzonym wszystkim tu, ale jednocześnie pozdrawiamy internautów, którzy naprawdę są na całym świecie i niektóre spotkania właśnie dzięki pandemii stworzyły taką nową sytuację i za te spotkania również chcieliśmy bardzo podziękować. Wszystkim, i tym na świecie, i tym Państwu tu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, życzę dużo zdrowia i siły, radości. I żebyśmy się mogli spotykać normalnie w salach teatralnych. Zapraszam na spektakle. Najchętniej bym obiecała, że jakoś Państwa wpuszczę. Zdecydowanie, wpuszczę. Spektakl do Teatru Kwadrat na Umrzycy Śmiechu, Roma i Julian, na spektakl Judy. Jeszcze tak obiecałam, że powiem o tym, że 20 kwietnia w Wawrze, w Domu Kultury w Wawrze, zapraszamy na spektakl Serca na Odwyku. Gra Cezary Żak, Katarzyna Żak, Michał Piela i ja. Zapraszamy 20 kwietnia. I już, czy to już jest... Koniec. Tak, już żegnamy internautów. Żegnamy internautów, czy już
kamery są wyłączone. Już jest koniec transmisji.